Łukaszenka. Przechwyciliśmy rozmowę Warszawy z Berlinem. Aleksandr Łukaszenka. Przechwyciliśmy rozmowę Warszawy z Berlinem na temat Nawalnego. Białoruś przechwyciła rozmowę Warszawy z Berlinem, która świadczy o tym, że otrucie Aleksieja Nawalnego to fałszerstwo, żadnego otrucia nie było, utrzymywał w czwartek prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka w rozmowie z rosyjskim premierem Michałem Miszustinem. Muszę panu powiedzieć, że wczoraj albo przedwczoraj, nie pamiętam dokładnie, przed wystąpieniem kanclerz Niemiec Angeli Merkel, przechwyciliśmy rozmowę, powiedział Łukaszenka. Jak się domyślamy, Warszawa rozmawia z Berlinem. Rozmowę przechwycił nasz wojskowy wywiad radioelektroniczny, przekazał białoruski prezydent. Przechwyciliśmy interesującą rozmowę, którą przygotujemy i wyślemy do FSB Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, wyraźnie mówi o tym, że to fałszerstwo. Żadnego otrucia Nawalnego nie było, powiedział. Wypowiedź Angeli Merkel. W środę Angela Merkel powiedziała, że lider antykremlowskiej opozycji Nawalny stał się ofiarą próby zabójstwa przez otrucie, której celem było uciszenie go. Oświadczyła, że potępia próbę otrucia opozycjonisty. Szpital Charité w Berlinie, w którym leży pogrążony w śpiączce i podłączony do respiratora Nawalny, poinformował w środę, że stan opozycjonisty jest poważny, choć symptomy zatrucia słabną. Lekarze twierdzą, że czeka go długa rekonwalescencja, choć nadal nie można wykluczyć długofalowych konsekwencji zatrucia. Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu, lecącego z Tomska do Moskwy, i stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charité, gdzie został poddany szczegółowym badaniom.